Hej, siemaneczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Jak widzicie, jesteśmy na mojej mapce single player, a to oznacza, że twórcy wypuścili nam nowy patch, moi drodzy, tak jest. Wreszcie nowy patch, bo przecież ile czasu nie było żadnego konkretnego patchu, tylko tak malutkie, tam poprawiające jakieś błędy i takie chuje muje. No ale wreszcie wyszedł. Niestety jest okrojony jak zwykle. Nie jest to, co zapowiedziane było, że będzie. Nie ma nowych dinozaurów, bo miały być 3 nowe dinozaury. Będą prawdopodobnie w następnym dopiero. Ale to nie znaczy, że ten patch jest też do dupy. Zaraz wam powiem, co tutaj nam dodali. Na czas Wielkanocy pojawił się nowy event. Przypuszczam, że on będzie trwał tylko ten weekend, który nazywa się Excellent Adventure. Podczas tego możemy zbierać sobie na mapie jaja, czy tam jaja królika, jak to tam niektórzy lubią nazywać. No po prostu możemy zbierać sobie jaja, które specjalne dinozaury znoszą. Z tego, co czytałem na necie, jak na razie ludzie zaobserwowali dwa, które są. Są to Oviraptory i Dodo, które mają właśnie takie królicze uszy przypięte do siebie nad głową. I co możemy z tymi jajami robić? Możemy je sobie malować, albo możemy je użyć do skraftowania różnych rzeczy. Zaraz je wam pokażę, tylko odbuduję sobie mój cooking pot, bo został zniszczony. Także muszę podejść tutaj po surowce, bo mi się już wszystko pokończyło, nie było mnie dawno na tej mapce. Wow, biały bóbr. Zajebiście wygląda. Dobra. Wszystko chyba mamy. Tak jest. A więc tak, idziemy postawić tego cooking pota i zaraz wam pokażę, co możemy skraftować dzięki temu. Dobra, a więc tak, jak widzicie, są tutaj trzy rzeczy, cztery w sumie, do których możemy uzyskać nas, czy które, do których możemy użyć tych jaj, tak? Pierwsza jest to właśnie skin uszy do naszych dinozaurów. Możemy po prostu każdemu dinozaurowi przypiąć uszy, tak jak to było z okularami, które dostajemy zawsze na początku gry. Możemy zrobić uszy do siebie. Oczywiście na te dla dinozaura potrzebujemy 20 jaj, na te dla siebie 50 jaj. I możemy, co jest chyba w sumie najfajniejsze, użyć jaj do stworzenia kostiumu na naszego kangura, który będzie wyglądał właśnie jak królik czy tam zając. Oczywiście możemy też użyć ich do przyzwania Dodoreksa, tak jak to było już w poprzednich eventach. Możemy użyć do przyzwania Dodoreksa właśnie tych jaj, ale potrzeba na to 600 jaj. Nie wiem, jak często te jaja są dropione, także nie wiem, czy jest to liczba osiągalna dla zwykłego pospolitego Kowalskiego. A więc tak. Co kolejnego nam, moi drodzy, dodali? Dodali dwie nowe jaskinie. Te jaskinie, na które czekałem już dosyć długo, które zapowiadali nam już od dłuższego czasu tak naprawdę. Dodali nam jaskinię zimową i dodali nam jaskinię bagienną, na biomie bagiennym. A więc tak, ja wam pokażę lokalizację tych jaskiń. Nie będę, znaczy wejdę do nich tylko po kawałeczek, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda w środku. Ale nie będę jej cały eksplorował w tym odcinku. Zostawimy to sobie na odcinek z mojego serwera PvP, na którym gram. I wtedy sobie zeksplorujemy taką jaskinię. Na początek zeksplorujemy sobie tą właśnie zimową, do której teraz lecę. Ponieważ aby zeksplorować jaskinię bagienną, potrzebujemy scuba gear. Ponieważ jest tam toksyczny gaz, który nas zarani. I musimy się właśnie zaopatrzyć w butlę z tlenem, aby ją zeksplorować. W tych jaskiniach są podobno skrzynki z wysokolevelowymi itemami, tak? Czyli prawdopodobnie niebieska, żółta i czerwona będzie tak samo. No po prostu będą takie skrzyneczki.
I co jeszcze? W biomie zimowym możemy spotkać takiego dinozaura jak Yeti. Jest to oczywiście goryl, który jest po prostu przerobiony na Yeti. Jest on agresywny. Jest on agresywny, od razu się na nas agruje, nie działa tak jak Gigantopithecus, że trzeba do niego bardzo blisko podejść. On po prostu, gdy jesteśmy w jego zasięgu, od razu zaczyna nas atakować, moi drodzy. A więc tak, to jest pierwsza lokalizacja naszej jaskini. Jeżeli pamiętacie, to iglo, ja to nazywam iglo, było już wprowadzone jakiś czas temu. Było tutaj, niestety było zamknięte i nie dało się tutaj nic zrobić, bo było zamknięte, a teraz tutaj nam tą właśnie jaskinię dorzucili i można wejść. A więc to jest lokalizacja naszej pierwszej jaskini. Ja wam powiem koordynaty mniej więcej na mapie. To jest około 29, 31, tak mniej więcej. No, mniej więcej to tak jest. Moi drodzy, a więc tak, zobaczmy, jak sobie ta jaskinia wygląda. Tutaj jest oczywiście woda, w niej jest oczywiście okrutnie zimno. Ja jestem w secie Riot, także jest mi tutaj zimno, ale myślę, że jeżeli przyjdziecie tutaj w secie właśnie tym zimowym, futrzanym, to będziecie mogli bez problemu tutaj eksplorować ją. Przynajmniej mam takie nadzieje, na taką nadzieję. A więc tak, tu musimy się schylić i w tym jest problem, że nie wiem, czy będziemy tu w stanie wejść z jakimś dinozaurem. Chciałem tu przyjść z wilkiem, ale nie wiem, czy damy radę coś takiego zrobić. Jak widzicie, są tutaj już nietoperze. I co jest jeszcze najważniejsze, w jaskiniach tych możemy spotkać dinozaury bardzo wysokich levelów. Prawdopodobnie możemy spotkać levele wyższe niż są maksymalnie dozwolone na serwerze. Ja tutaj przez chwilę sobie pochodziłem, to spotkałem Direwolfy na levelu 150 którymś. Jak widzicie, 147 nietoperz, także dosyć mocno biją. W ogóle zapomniałem sobie włączyć zapomniałem sobie włączyć, moi drodzy, nieśmiertelności, bo chciałem tutaj po prostu wejść tylko i wam pokazać. Tylko teraz jest. Okej. Nieskończone staty i generalnie, żeby nam nic nie przeszkadzało. A więc tak, na dzień dobry widzimy tutaj zamarzniętego kolesia mamy. I ta jaskinia mniej więcej tak wygląda. One nie są trudne do zeksplorowania, nie jest łatwo się w nich, nie jest łatwo się w nich zgubić, także myślę, że każdy bez problemu będzie mógł przejść to. Nie będę wam już tam dalej pokazywał, jak to wygląda. Mówię, chcę to zostawić na oddzielny odcinek. I co jeszcze najważniejsze, moi drodzy, zmienili w tym update'cie, to jest to, że nie można już w jaskiniach poruszać się na dinozaurach latających. Także, moi drodzy, to jest jakieś już utrudnienie dla nas, bo wcześniej tam były dwie jaskinie, w których znajdowały się artefakty, gdzie mogliśmy sobie po prostu podlecieć. Co się stało z moją Argentiwą? No, moi drodzy, to jest pewien problem, bo moja Argentiwa gdzieś zniknęła. A więc tak, tamte jaskinie. O, jest, dobra, jest tutaj. Widzę ją. Dobra, ty się tam już nie baw z tymi wilkami, my lecimy. A więc tak. No, można było dwie, bodajże chyba w dwóch jaskiniach właśnie można było sobie wlecieć po artefakt właśnie na Pteranodonie czy tam Argentiwie i bez problemu można było sobie je chapnąć, unikając walki i wszelkich tam niebezpieczeństw, tak? Tu mamy ketsa jakiegoś fajnego. Oczywiście w tej jaskini, co tutaj byliśmy, też jest artefakt. Jest to nowy artefakt. Nie wiem, czy on będzie służył do zespawnowania nowego bossa, czy w końcu dodadzą nam goryla i smoka do zespawnowania. Nie wiem. Zobaczymy. A więc tak, lecimy teraz w stronę drugiej jaskini. Jaskinia tamta jest zajebista. Ja też w niej byłem i zwiedziłem ją sobie. Zajebiście wygląda tamta jaskinia. Oczywiście tam też są dosyć niebezpieczne dinozaury, bo tam jest pełno skorpionów, pełno pająków, pełno owadów. Także jest tam co robić. Węży chyba nie widziałem.
Aczkolwiek u mnie się jeszcze nie zdążyły porespić na tym single playerze, bo musiałbym tutaj dłużej pograć w tym rejonie, żeby się zaczęły respić te dinozaury właśnie. A więc tak, wejście do tej nowej jaskini jest właśnie tutaj niedaleko tego stawu. Znajduje się ono mniej więcej tutaj. O, moi drodzy. Ja wam pokażę na mapie, gdzie to jest. To jest mniej więcej, zerknijmy sobie tutaj gdzieś, tak fajnie. 60. Nie widać tego stawu tutaj na tej mapie, także ciężko się określić, ale w necie pisali, że jest to 62-37 mniej więcej. Tak możecie sobie gdzieś tutaj zerknąć. Zresztą będziecie wiedzieć po tym stawie, to jest zaraz obok. Argentiwa, ty sobie zostań tutaj. A więc tak, włazimy do tej jaskini. Jak widzicie, tutaj nam się już kolorki zmieniły. W tamtej było nam zimno, w tej jest nam zajebiście gorąco. Ale zobaczcie, jak ona wygląda. Ona wygląda epicko, nie? Mam nadzieję, że wy coś widzicie. Może delikatnie wam gamę podkręcę. Delikatnie wam gamę podkręcę, abyście widzieli co i jak, moi drodzy. Jak widzicie, są tutaj już owady. Na szczęście są to kurwa, nie wiem jak to nigdy wypowiedzieć, nie? Ale to są te owady nieszkodliwe, które nas nie zaatakują, dopóki w pobliżu, dopóki my nie będziemy atakować jakiegoś tam martwego dinozaura, zbierać z niego mięsa czy tam skórę. Zobaczcie, jak ta jaskinia wygląda. No ja pierdziu, to jest epickie. Teraz mogę już tą gamę zmniejszyć z powrotem na podstawowe. Oczywiście large jest, bo jaskinia musi się załadować. Wygląda ona zajebiście, nie? Naprawdę, już wiem, że się powtarzam, ale tu jest mega. I tu prawdopodobnie już gaz zaczyna na nas działać. Jak widzieliście, obraz zrobił się trochę zielony. Dobra, wychodzimy stąd. Jeszcze jest takie małe info. Gdzieś tam wyczytałem, że prawdopodobnie twórcy będą chcieli stare jaskinie przebudować. Będą chcieli je zrobić właśnie coś na wzór takich jaskiń. Mam nadzieję, że tak, bo zajebiście wyglądają te dwie jaskinie. Są dużo fajniejsze. Co zresztą zobaczycie niedługo na moich odcinkach. Będziemy chcieli je zeksplorować, na pewno tam znowu Logic. Także moi drodzy, gdzie jest ta Argentiva? Także moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie zostawić jakiegoś lajka, komenta, być może suba. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć!